mam pisma w dwóch językach. W języku niemieckim, w języku angielskim. Kim jestem? Skąd jestem? Dokąd idę? I w jakim może celu? Może pan pokazać te pisma, tak? No tutaj w tej chwili przy sobie nie mam. Sam... No. Ale myślę, że około 15 kilo będzie ten plecak ważył. Panowie, dzisiaj jak wiemy, wiecie, nasz pan Grzesiu jedzie do Wadowic, a stamtąd wyrusza w pierwszą pielgrzymkę do Rzymu. Także pomodlimy się w tej intencji, aby dotarł tam szczęśliwie, wszystko było po prostu w porządku. W innej formie, lotnej. Aha. Myślałem, że pan chce ruszyć, że mi plecak jest. O, to nie bardzo, bo ja bym się skrzywił. Nie. Już nie mam siły. Cześć, wszystkiego dobrego. Panie Jurko, wszystkiego dobrego. Doszedł szczęśliwie i... Szczęśliwie, na pewno i zdrowo, zdrowo przede wszystkim. Cześć, trzymajcie. No i szerokiej drogi. No, cieplinko. Również jest panu dobrze. Trzymajcie się. Cześć. Chałówko ciasno, ale własno. Nie, teraz muszę pies ustawić. No, pierwsza noc mojej pielgrzymki we własnej chałupce. Ale fajny namiocik. Będzie mi się tutaj fajnie przez te dwa miesiące mieszkać. Oni chyba mają gorzej niż ja. Ja mam świeże powietrze, ale fajniutko. Dobranoc. Zostanie ciekawa wystawa, na której pokazane zostaną prace wielu młodych artystów z Polski, a także Austrii. Dodatkowo o 20:00 teatr
państwowego, w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości jest postulatem ateizowania państw, życia społecznego i niewiele ma wspólnego z światopoglądową neutralnością. Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie. A tego niestety doznawaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta. Getta na miarę narodu. Czuję się jak po maturze. Nie dziwię się, że licealiści urywają się ze szkoły na takie smaczności. To bardzo. O czym teraz myślisz, Czesiu? O czym myślę? Żeby jak najszybciej dojść? Czy... Jak najszybciej to może nie. Bo to nie tego, ale w zdrowiu. W zdrowiu. I żeby mi się nic po drodze nie stało. Żeby mi szczęście dopisało. W zdrowiu dojść to. A czy dojdę dwa dni później, czy dwa dni wcześniej, to jest nieistotne w tej chwili. Najważniejsze dojść zdrowo. No i myślę o chłopakach. Chcesz coś powiedzieć chłopakom? Pewnie. Że serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję im za takie przyjęcie, za takie szczerość, jaką mi okazali przy pożegnaniu i to zainteresowanie. Są kochani. I dziękuję im za to.
łzy nad moim czyni i nie można go zabić, nie chciałbym zabić nikogo. Zresztą mam swój cel i myślę, że na razie wykonam zadanie. Ale pięknie. Warto było, naprawdę warto było się tutaj wspinać. Przyjechać w ogóle, cudowne. Tego się nie zapomnę. Pozdrowienia z Kalemberga dla chłopaków, wszystkich mieszkańców Stroliska we Wrocławiu i wszystkich pracowników administracji i kuchni. Z Kalemberga Czesław Michałek, pozdrawiam. Kamil znał metody walki Turków. Wiedział, że tej potęgi Turków tu pod Wiedniem nie jest w stanie pokonać, ale miał pojęcie, o co chodzi. Nie o jedno, drugie państwo, ale... Na początku popełniałem zasadniczy błąd, bo rozbijałem namiot pod drzewami.
pusto. Mieszkańców, chłopaków ze schroniska, wszystkich pracowników. Chłopaki, trzymajcie się. Hej, do zobaczenia za miesiąc. Cześć. No co, musiałem zarobić sobie na życie. Rozbiłem namiot koło pola golfowego. Właściciele się zgodzili na to, właściciel pola golfowego. Zaprosili mnie na kawę. No i ja samorzutnie, oni nie żądali nic za to. Postanowiłem, że pozbieram te piłeczki, bo nie było tam nikogo. Grazie, signora. Arrivederci, grazie. Best of luck. God bless you. Thank you. Thank you. Dobrze ten ruch samochodowy, te tiry, samochody. Włosi są tak zmotoryzowani, a drogi takie wąskie, nie ma pobocza po prostu. Nie ma gdzie uskoczyć. Naprawdę to tak trzeba uważać. Here,
Japanese government or Italian government? Yes, yes, like, what do they call that? Special award. Someone's wearing something special just for you. Just for me. Oh!
Ja po ciemku to ja nigdy namiotu nie rozbijałem. Raz mi się tylko zdarzyło i to tak rozbiłem właśnie, że... Mogę powiedzieć, że byłem zaproszony. Jestem tam z jednym To jest takie przeżycie, że ja taki mały robaczek, co ja znaczę. Pan nieba i ziemi, który był z tobą podczas tej pielgrzymki, niech zawsze zachowuje cię w swojej opatrzności. Amen. Bóg, który w Chrystusie Jezusie zgromadził w jedno swoje rozproszone dzieci, niech sprawi, abyś stanowił z tymi braćmi w Chrystusie jedno serce i jedną duszę. Amen.